cały. Nic tego nie zrobił. Z miasta do miasta. Czemu telefon rękami wyobraźni powstaje ogień? Neonon kamerowy. I co? Zmienia się w dotyku? Zmienia, tak. Ona się co chwila przeobraża. Przepraszam, to jest taki... jak nazwać ten rodzaj relacji, którą teraz właśnie... Przyjemnością. To jest relacja bezpośrednia. Cześć. A może wyjść ty, a ja nagram. Dawaj, dawaj. Ty dawaj, ja będę się nagrywał. A miasto płynie. A miasto cały czas płynie. Poszli, panie? A, to oparcie... Chrześcijaństwo odchodzi już do was. Oparcie w kościele można być, nie? Chrześcijaństwo, choć ładnie pani powiedziała. A to jeszcze nie ma chrześcijaństwa. Jeszcze bogowie są ci, co zawsze. Dzicy. Dzicy jak my. Ale to jest fajne. No nie, dobrze. A tu też taka olbrzymia, wspólna rzeźba, wszyscy razem. A tu pan, o ten Remek, tak kuje, on to ryje. No to stoi jeszcze i stoi. Takie rzeźby zrobiłem. O, ten Remik już. Mam takie sprężyny z łóżka. I szkoda mi wyrzucić, bo to syn sobie tam... Pani powie temu tutaj autorowi. I nie, bo może Paweł, no, pani tutaj przyszła... Rzeźby chce zrobić. Nie chcę. Zaraz przyjdzie, bo to jest właśnie tutaj... Paweł, tu pani chce rzeźbę przynieść swoją. Nie, dzień dobry. Wie pan co, mam taką sprężynę z łóżka. Kiedyś z tym się bali, pan coś chciał z tym zrobić, ale u mnie nie ma go. Szkoda mi wyrzucić, no bo to jest przyniesie. Pani przyniesie, no to jeżeli jakiś przyjdzie człowiek, który uzna, że będzie... Troszkę zardzewiało i bo to wstali już parę lat. Ale to by chyba sobie wypuścicie, nie? Pasuje. Może nawet pani coś będzie miała ochotę gdzieś zaaranżować. No ja nie mam gdzie trzymać, ale podoba mi się to. A widziała to pani wcześniej, czy teraz pierwsza? Nie, no to już lipca jest, nie? Tak, było znacznie cieplej, jak zaczynaliśmy rzeźbić. Ty gdzie się przeziębisz? No ja... Ta rzeźba jest taka, mam wrażenie, barokowa w ogóle. Gotycka nawet bym powiedział. Ale to ta barokowa, ta gotycka. To drzewo, no główny, ten tak zwany filar, czyli podstawowy wiatrołom, przewrócił się tuż koło mojego studia. Stąd się rozpoczęła ta przygoda, myślę. Wiatr nam ją przywiał. Tu masz jeszcze jakieś w ogóle pozostałości tutaj, może chyba że użytkownicy. Nie, no to już jest, uczestników całe gro było. Bo to jest kobieta. Nie, to jest mój przyjaciel Żwirek, który był z nami w Münsterhof, tam gdzie zaczęła powstawać ta rzeźba. Jak to? W Münsterhof, na Münsterhof w Zurychu. Rzeczywiście, to jest jego twarz. No. I został sportretowany jako rewers rzeźby, którą zatytułowaliśmy z Romanem Münsterhof, na pamiątkę miejsca, gdzie rozpoczęliśmy rzeźbienie. Takiego aktu, z którym uczestniczymy. Ja odgrywam rolę tego, który pomaga, a Roman wcielił się w postać, która tą pomoc otrzymuje. Przecież pozwala sobie pomagać. Postanowiliśmy tą rzeźbę potraktować jako rzeźbę ofiarną na polepszenie i tak dobrego bytu, jaki posiadamy. To
To jest blaszka, czysty kwadrat, srebrny kwadrat Malewicza. Nie czarny, a srebrny. Żeby dobrze trzymał. Każdy coś zadrukował, gość powiedział, że czarny na białym, a ja srebrny na drewnie robię. Bez niczego, czyste. Taki rodzaj srebrnej ikony. Czysty guś. Bez obrazu żadnego. Sam guś, ścianie, reszta. Siedzieliśmy sobie w barze sushi z przyjacielem Romkiem. I Romek bardzo zagłębiony w sobie poszukiwał dobrego tytułu. Mówi, że nie chce, żeby to się nazywał plener rzeźbiarski. Nie chce, żeby to były warsztaty. Wymyślił wiatrołom.